dynamiczną osobą, która nie boi się odważnie upominać o problemy regionu, która stara się być cały czas na bieżąco, bo nasze szanse, nasze możliwości wielokrotnie przez grzech zaniechania bezpowrotnie uciekają. Myślę, że nadchodzą nowe czasy, zupełnie nowe czasy, które wymagać też będą nowych rozwiązań. Rozwiązań i pomysłów, które właśnie ma Sojusz Lewicy Demokratycznej. Nasza drużyna, w skład której wchodzą właśnie Maria Przybyło, Tomasz Początek, to osoby, które bez względu na wynik wyborczy, bez względu na to, kto z nas zostanie parlamentarzystą, posłem, będą współpracować dla dobra tego regionu. My stąd nie znikniemy i my tu będziemy cały czas do Państwa dyspozycji. Myślę, że jako osoba, która jeszcze do tej pory w parlamencie nie zasiadała, a oprócz tego jest młoda i pełna pomysłów, będę w stanie odważnie proponować takie rozwiązania, takie działania, które będą przekładały się realnie na korzyści dla naszego regionu. Myślę tu przede wszystkim o dopingowaniu innych posłów naszego regionu, których wybierzemy dziewięcioro. Posłów z naszego regionu, wśród których przez ostatnie 4 lata zabrakło zgodnego współdziałania. Współdziałania dla dobra regionu. Ważniejsze było to, kto przemówi na tej czy innej uroczystości, kto będzie tam obecny, kto będzie wymieniony jako pierwszy, kto będzie przedstawiony czy zaprezentowany, kto wreszcie zostanie pochwalony. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby, proszę Państwa, bywać. Chodzi o to, żeby działać. Mniej obietnic, a więcej skutecznego działania. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez pana Tomasza Początka. Dziękuję. Ja już tutaj podszedłem szybciej, żeby czasu nie zabierać. Proszę państwa, Tomasz Początek, lat 41, mieszkaniec Szczucina, od co najmniej 35 lat związany tutaj z Powiślem Dąbrowskim. Urodziłem się w Pacanowie, czy niedaleko za Wisłą, ale od 1974 roku jestem tutaj w Szczucinie, działam. Proszę Państwa, szkoła zawodowa w Szczucinie, technikum ukończone, potem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem praktyka w prywatnej dużej firmie z Powiśla Dąbrowskiego, ze Szczucina. Potem aplikacja, uprawnienia radcy prawnego. Jestem z wami i zna mnie każdy co najmniej od 2001 roku, ponieważ od 2001 roku uczestniczę w różnych wyborach, w różnych plebiscytach, w różnych działaniach tutaj, które się dzieją na terenie Powiśla. Drodzy Państwo, taka tutaj jeszcze obietnica, o której Kuba zapomniał. Jeżeli Sojusz Lewicy Demokratycznej w tym okręgu tutaj zdobędzie mandat, to na pewno w Dąbrowie Tarnowskiej będzie biuro poselskie, w którym ja jako radca prawny będę udzielał porad przynajmniej raz w tygodniu. Będzie to biuro otwarte dla wszystkich, będzie to biuro z pełnym wyposażeniem, każdy będzie mógł przyjść, zasięgnąć porady, a wiem, że tutaj na terenie Dąbrowszczyzny ludzie potrzebują tej pomocy. Prawo jest skomplikowane, prawo jest dla prawników, a nie dla zwykłych ludzi, także taką obietnicę tutaj razem jako drużyna składamy. Proszę Państwa, ja do parlamentu kandyduję po to, żeby uczestniczyć w procesie tworzenia prawa. Jest nas tutaj dwóch prawników, pan Gąsiorowski i ja, nie ma innych prawników, a tam, proszę Państwa, powinni być prawnicy. Powinni być, przepraszam, czy to jeszcze jest? A, pan Marek Minorczyk, przepraszam. Tam, proszę Państwa, idą prawnicy. Dziękuję serdecznie. Bardzo. Ostatnie miejsce na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękujemy. Czyli początek na... Dziękujemy. Prosimy o zabranie głosu przez panią Marię Przybyło, SLD. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Maria Przybyło, mieszkam od 35 lat w Dąbrowie Tarnowskiej. Z mężem prowadzę działalność gospodarczą od 18 lat. No, kandyduję z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest to lista numer 3, pozycja 6. No, chciałabym... Tremę mam.
dosyć widoczną. No, chciałabym wspomagać właśnie młodych liderów, naszą drużynę. Chciałabym pomagać i pracować na rzecz naszego regionu, aby region był nowoczesny i bogaty po prostu, żeby był regionem bogatym dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Teraz prosimy o zabranie głosu przez pana Sławomira Gąsirowskiego, Ruch Palikota. No, najgorzej mówić o sobie. Z wykształcenia jestem prawnikiem i cóż, bardzo chciałem państwu podziękować za to zaproszenie, bo jak patrzę, tak cofam się w przeszłość, no to chyba byłem pierwszy, który tu przecierał szlaki i odważył się w ogóle startować na posła. Oprócz mnie pamiętam, wtedy był świętej pamięci pan Rzeszuto, który startował na senatora. Dzisiaj, jak państwo widzicie, z Dąbrowy Tarnowskiej i z Powiśla jest już bardzo wiele osób. Jest to dla was przykład, nauka. My już niestety jesteśmy w dość zaawansowanym, można powiedzieć, wieku politycznie i pomału odchodzimy na bok. Ale wy możecie brać z nas przykład. I my jesteśmy dla was wzorcem, żebyście się nie bali na przyszłość i wychodzili i próbowali kandydować po to, żeby to Powiśle jakoś wzrastało. Ja może jestem taki troszkę, no chciałbym bardziej, żeby ktoś jednak był z Dąbrowy i na forum tam e-kuriera pisze troszeczkę, żeby no Dąbrowianie zagłosowali nas może bardziej na swojego. Może to jest troszkę bardziej takie szowinistyczne, no ale no chciałbym tą Dąbrowę wypromować, bo Żabno miało swojego posła, no myśmy mieli pana Panterę przez chwilę, no ale chciałbym, żeby ktoś to był najdłużej. Dąbrowa jest takim centrum i byłoby to takie podniesienie rangi Dąbrowy przynajmniej w tym zakresie. Jeżeli chodzi o samą sprawę do Sejmu, no Ruch Palikota, jak państwo widzicie, tam no zbyt dużych szans nie mamy. Może się uda. Gdyby się udało, to na pewno, proszę państwa, zajmę się sprawami bezrobocia. Zajmę się sprawami biedy. Zajmę się ośrodkami pomocy społecznej, bo nie może, proszę państwa, tak być, że ktoś jest alienowany, znajduje się na samym dnie, dostaje 180 zł i mówi mu się, że to jest godne z konstytucją. On ma za to godnie przeżyć. Dziękujemy panu. Już? Tak. Akurat się rozgadałem. Prosimy o zabranie głosu przez pana Stanisława Gaworczyka. Szanowni państwo, jestem jedynką na liście PJN-u. Nie należałem do żadnej partii politycznej. Do PJN-u zapisałem się kilka miesięcy temu. Z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa lądowego. Bezpośrednio po studiach przez 10 lat prowadziłem dużą prywatną firmę. Między innymi jeździłem przez Dąbrowę Tarnowską do Lublina, bo tam wykonywałem duże roboty budowlane. A potem zostałem samorządowcem i od 14 lat nim jestem, a od 13 lat jestem urzędującym burmistrzem. I tak blisko dotknąłem spraw ludzkiego życia, że zrozumiałem, że bez polityki dalej nie mogę osiągać celów, które chciałbym dalej realizować dla mieszkańców. Moim hasłem wyborczym jest chcę służyć wszystkim. Z tym hasłem szedłem do samorządu, z tym również staram się o mandat poselski. Myślę, że mówiliśmy tutaj o wymiarze materialnym w 90% naszego spotkania. Przecież jest jeszcze kultura, jakże bliska wszystkim, jakże potrzebna. I nie możemy o niej zapominać. O wsparciu młodzieży w jej dążeniu do osiągnięcia pewnych płaszczyzn. Myślę o kulturze budującej, o której się w tej chwili tak dużo właściwie powinno mówić. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali o kulturze stabilizującej, tej codziennej, ale także, żebyśmy sobie powiedzieli, że są zagrożenia, bo wydaje mi się, że to pomijamy i wszyscy obiecujemy, a przecież powinniśmy także mówić, że będziemy przeciwdziałać zagrożeniom. Subkultury są zagrożeniem i pamiętając o tym, nie możemy na takich spotkaniach wspólnych zapominać o takich sprawach. Drodzy państwo, myślę, że PJN jest partią ludzi spokojnych, mądrych, myślących. Warto zagłosować na PJN. Warto nie bać się, że sondażownie pokazują dość niskie progi. My wiemy, jak to jest z tymi sondażowniami i warto o tym poczytać. Zachęcam państwa do głosowania na PJD. Dziękujemy.
Proszę o zabranie głosu przez panią Jadwigę. Szanowni Państwo, z wielkim szacunkiem stanę przed Państwem. Drodzy Państwo, jestem osobą kreatywną, odpowiedzialną, z bardzo dużym stażem pracy, ponad 30-letnim stażem pracy, jak również działalności w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskim. Jestem obecnie wiceprzewodniczącą zarządu okręgu w Krakowie oraz przewodniczącą zarządu w Dąbrowie Tarnowskiej. Pracowałam w Radzie Społecznej Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej. Pracowałam również w Radzie Osiedlej Żabna. Ponieważ wiecie Państwo, że mam męża samorządowca, w związku z tym wszystkie sprawy samorządowe są mi bliskie od momentu, kiedy stworzyła się nasza demokracja, to jest od 20 lat. Działam aktywnie w Caritasie od kilkunastu lat i proszę Państwa, mój dar empatii, komunikatywności oraz wsłuchiwania się w historię ludzkich spraw pozwalają mi bardziej skutecznie sprawy te rozwiązywać. Sądzę, że gdybym została posłem i reprezentowała Państwa w parlamencie, będę miała większe możliwości i większe mechanizmy. Ksiądz Wacław Buryła mówił tak, każdy człowiek czuje się tak, jak ile, tyle ma lat, na ile się czuje. Są ludzie 70-letni, którzy są młodzieńcami, a są ludzie nastoletni, którzy są starcami. Ja się czuję zawsze młodą, mam dużo werwy i drodzy Państwo, jestem bibliotekarką i muszę zakończyć literacko. Święty Paweł z Tarsu powiedział, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, czego Państwu i sobie życzę. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana Marka Minorczyka. Mam 53 lata, z wykształcenia jestem prawnikiem, ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 18 lat jestem samorządowcem. Tak się złożyło, że jestem od 18 lat w organie wykonawczym dąbrowskiego samorządu, to znaczy zastępcą burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Hasło w strategii gminy Dąbrowa Tarnowska brzmi tradycja i nowoczesność. Realizowaliśmy to hasło, myślę, że z dużym powodzeniem. Widzicie Państwo dziedziny, a może raczej łatwiej było powiedzieć, że nie widzicie Państwo takich dziedzin, które byśmy nie dotknęli i których byśmy nie zmieniali. Tam, gdzie jest potrzeba mówić o tradycji, kultywować tradycje, kultywować nasze zwyczaje, tam to robimy, ale tam, gdzie ta tradycja musi się zderzyć z nowoczesnością, tworzymy takie możliwości, żeby właśnie była możliwość jak najszerszego promowania całego rejonu. Dla Dąbrowy Tarnowskiej, dla nas ważnym było to, żeby stworzyć takie warunki, żeby mieszkańcy i tak jak tutaj dzisiaj było w debacie powiedziane, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, żeby wiedzieli, że mają oparcie w władzach samorządowych i żeby wiedzieli, że wszystkie dziedziny życia, poczynając od oświaty na każdym szczeblu, czyli od przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, sportu, kultury, kultury masowej, moja dewiza to jest doświadczenie i skuteczność. Myślę, że moje doświadczenie przyda się w parlamencie. Dziękujemy.